Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców. Jak dawno już nie było takiego filmiku na moim kanale, to ja już nawet nie pamiętam, kiedy ja nagrywałam ostatnio taki filmik. Myślę, że to może być nawet takie podsumowanie roku tam ubiegłego, ponieważ to są kosmetyki, które tak naprawdę ja używam non-stop. Może dlatego nie nagrywałam ulubieńców na moim kanale dawno, ponieważ tak naprawdę te kosmetyki się u mnie w ogóle nie zmieniały, więc nie było sensu siadać przed kamerą i mówić Wam co miesiąc o tych samych kosmetykach. A teraz może Wam powiem i podejrzewam, że też te kosmetyki gdzieś tam się już pojawiły na moim kanale, no bo po prostu ich non stop używam. Więc jeżeli macie ochotę zostać ze mną i zobaczyć, jakich miałam ulubieńców ostatnich miesięcy, ostatniego roku, to zapraszam Was serdecznie. Okej, zaczynajmy! Więc może przejdziemy od... Nie wiem, od czego zacząć, czy od kolorówki, czy zaczniemy od... Może zaczniemy od szczotki. Jest to szczotka, o której ja już Wam wspominałam pewnie setki razy na moim kanale. Wspominałam Wam na Instagramie. Jeśli mnie nie śledzicie, to zapraszam serdecznie. Link na dole. I pewnie wspominałam na innych portalach społecznościowych, bo jest to coś, co tak naprawdę zmieniło wygląd mojej skóry. Jest to szczotka, którą ja zamówiłam na iHerb. Jest ona naturalna, wykonana z naturalnych włókien. Słuchajcie, szczotka, która służy do szczotkowania na sucho. Ja szczotkuję całe ciało, począwszy od stóp, ręce, dekolt, brzuch, wszystko, wszystko, nawet piersi. Ja szczotkuję się codziennie. Słuchajcie, od długiego czasu szczotkuję się codziennie. Jeśli nie używam tej szczotki, to używam szczotkę, którą mam pod prysznicem. Też również z włosia takiego, ale to wtedy już robię na mokro. Ale staram się robić to praktycznie codziennie. Fajnie pobudza skórę, nadaje tej skórze takiego, ja wiem, ja bym powiedziała, że takiego... Masz wrażenie, że pobudza po prostu krążenie w naszym ciele, w naszej skórze. Ja na przykład dużą zobaczyłam tutaj poprawę na moich ramionach, gdzie miałam takie małe chrostki. Te chrostki kompletnie zniknęły. Skóra robi się gładka, naprawdę taka napięta. To samo widzę na przykład po moich nogach. Oczywiście to nie jest tak, że nam celulit zniknie po szczotkowaniu, ale na pewno pomaga do tego, aby ten celulit się nie rozwijał. Pięknie poprawia krążenie. Ja uwielbiam. Na początku mi sprawiało ból, jak szczotkowałam okolice brzucha. Teraz dla mnie to jest największa przyjemność, kiedy szczotkuję po prostu brzuch. I naprawdę ja używam dosyć siły. To jest to dla mnie taki, nie wiem, ten brzuch jest później taki czerwony. Mam wrażenie, że ta skóra po prostu taka, wiecie, ona jakby się cieszy z tego powodu. Jest taka napięta. I to krążenie, takie mam wrażenie, że to krążenie jest lepsze. No i przede wszystkim jest zdrowa, tak? Bo... to działa na nasze wszystkie limfy, które mogą być pozatykane. Także poczytajcie sobie na temat tej szczotki, bo naprawdę warto. Dobra. Coś, co ostatnio bardzo, ale to bardzo polubiłam do zmywania makijażu, jest to gąbeczka. Czekajcie, bo tu mam, bo tych gąbeczek było 3 w opakowaniu. Ja Wam tutaj pokażę jedną. To jest z firmy Face Hello. Tutaj jest ambasadorką tej firmy i też jakoś chyba współwłaścicielką tej firmy jest Chloe Morello. Ja bardzo, ale to bardzo uwielbiam tę dziewczynę, po prostu lubię ją oglądać i z tego powodu też postanowiłam sobie tą gąbeczkę zamówić. I słuchajcie, to jest produkt, który zmienił całkowicie podejście do zmywania makijażu. Naprawdę, słuchajcie, ja w tą gąbeczkę... tak średnio wierzyłam, powiem Wam, ale mówię, dobra, wypróbuję sama na sobie. Ja Wam pokażę na filmiku, ja mam dzisiaj też makijaż na sobie, więc po tym filmiku nagram Wam, jak ta gąbeczka zachowuje się podczas zmywania makijażu, to będziecie w szoku. Ja zmywam pod wodą, moczę tą gąbeczkę pod wodą i po prostu przykładam do jednego oka, do drugiego, potem po prostu rozcieram, wycieram całą twarz. I uwierzcie mi, dla mnie to jest po prostu szok, że później jak przemywam tonikiem twarz, to nie ma po prostu śladu brudu. I ja byłam w szoku totalnym. No wiadomo, jak gdzieś tam tym nie domyję, gdzieś tu koło włosów, a potem przetrę, no to będzie. Ale jak na przykład tutaj nie ma i to wodoodporny makijaż, pomadki, które są matowe, które się mocno trzymają u nas na ustach, wszystko zmywa rewelacyjnie. Także to jest
super produkt. Następną rzeczą, o której chciałam powiedzieć, o której ogólnie nagrałam też filmik, który powinien być już na moim kanale, to jest kubeczek menstruacyjny, który w tamtym roku po prostu zmienił całkowicie moje podejście do miesiączki. Jest to produkt, bez którego ja teraz naprawdę nie wyobrażam sobie miesiączki. I to jest tak naprawdę moje odkrycie roku 2017. Jest to coś, co ja każdemu osobiście polecam i do nic dodać, nic ująć. Jeżeli chcecie sobie posłuchać na temat tego kubeczka menstruacyjnego, to tutaj gdzieś wyświetli się link tu czy tu do filmiku i możecie sobie posłuchać, co ja mam do powiedzenia, ale dla mnie to jest po prostu produkt numer jeden. Następnie przejdziemy może do pielęgnacji naszej twarzy i ciała. Pierwsze, co tu już wspomniany na moim kanale i też na Instagramie, to jest balsam do ciała z firmy Bielenda, zakupiony w Polsce, dziewczyny. To jest wegańskie masło do ciała. Ja mam akurat shea butter i po prostu jak go wącham, to mi się przypominają zaraz wakacje i Polska, i lato, i wszystko. Także dla mnie jest ten produkt niesamowity. Dziewczyny, naprawdę Wam go polecam. On chyba nie jest drogi, ale pięknie nawilża nasze ciało. Ciało nie jest takie klejące po tym. Także jak dla mnie, numer jeden, jeśli chodzi o balsamy, lećcie do Sephory, co ja gadam, nie Priceline'a, Priceline jest tutaj, do Rossmana, słuchajcie, albo do Natury. I koniecznie zakupcie sobie chociaż raz na spróbowanie, a na pewno będziecie zadowolone. Następnie do twarzy tonik. Słuchajcie, tonik, który poleciła mi jedna z koleżanek na Instagramie, którą serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam Cię, Aguś. Ona poleciła mi ten tonik. Ja ten tonik zamówiłam sobie z iHerb. Jest to naturalny tonik na bazie aloesu i różany. Słuchajcie, tonik po prostu rewelacja. Ja wiem, że znowu zachwycam wszystkie produkty, no ale to w końcu są ulubieńcy, tak? Tonik rewelacja, nie podrażnia, nie wysusza, nie naciąga skóry, pięknie tą skórę przemywa, pięknie ją nawilża. Ja jestem niesamowicie zadowolona. Tak jak widzicie, zobaczcie, jak jest zużycie. Praktycznie już końcówka mi została. Także na bank będę zamawiała kolejne opakowanie, bo dla mnie to jest niesamowity. Przede wszystkim nie ma alkoholu. Naprawdę produkt godny polecenia, też nie jest drogi i można go zamówić na iHerb. Następnie produkt, który używałam, jak były chłodniejsze dni, to jest krem do twarzy. To jest, zobaczcie, z tej firmy, nie wiem jak ją się wymawia, więc nie będę łamała sobie języka. To jest krem, który polecała również jedna z dziewczyn na YouTubie, Diana, którą też serdecznie pozdrawiam. I ona właśnie polecała ten, zobaczcie, ja też praktycznie już mam zużycie duże tego kremu. Pięknie twarz rozświetla. Ja nie wiem, co on ma w sobie, ale moja twarz po użyciu tego kremu jest taka zdrowa. Naprawdę ślicznie ją nawilża. Jeżeli macie problem, jeżeli na przykład jest właśnie teraz zima, to on jest taki bogaty, naprawdę. Ja na przykład bardzo go lubię nałożyć taką grubszą warstwę na noc, a rano po prostu twarz jak pupcia niemowlaka. Uwierzcie mi, naprawdę po prostu jest tak gładziutka, że aż czasami to się dotykam i nie wierzę, czy to moja twarz. Także polecam Wam serdecznie. Jeśli chodzi o krem również do twarzy, który ja używam tutaj na dzień, jak jest gorąco, w sumie to używam go bardzo często, to jest krem z firmy Kula. I ten krem jest polecany przez wiele dziewczyn na YouTubie, krem po prostu z filtrem. Tutaj mamy filtr, już Wam mówię, 30. Ja mam ten, który jest nieperfumowany, ten bez zapachu. On nie jest koloryzujący, to jest zwykły krem. Ja Wam pokażę jego konsystencję. Ona jest taka dosyć lejąca. Jest bardzo, bardzo delikatny, jak widzicie. Rozprowadza się, no jak krem, tak? Ale nie zostawia tłustej powłoki. Troszeczkę twarz mi się po nim świeci. Nie będę mówiła, że nie, ale troszeczkę mi się twarz po nim świeci. Słuchajcie, bo ja na przykład nie mam problemu z zapychaniem, ale nie miałam też żadnego problemu po nim, czyli nie wyskakiwały mi jakieś pryszcze, nie miałam problemu z cerą i pięknie chroni naszą twarz przed słońcem. Ja tutaj praktycznie, jak nie używam żadnego innego kremu, bo przede wszystkim ten krem, który Wam pokazywałam wcześniej, używam teraz na noc, ponieważ jest za gorąco na niego, żebym go używała. Następnie rano używam swoje serum i później nakładam ten krem. I on. Także ja jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona z tego kremu i naprawdę każdemu polecam, kto szuka dobrego kremu z filtrem. No i następne produkty kultowe już na moim kanale, nie tylko na moim,
To są te dwa sera. Jest to serum z firmy Kypris. Serum, o którym już mówiłam kilka razy na moim kanale. Oczywiście zawsze o tym mówię na Instagramie. Jest to produkt, który poleciła Agnieszka Nisiak z 83. Jestem z jej niesamowicie wdzięczna, że w ogóle podzieliła się taką informacją o takich produktach, ponieważ dla mnie to w ogóle jest... Przez tamten rok, praktycznie w tamtym roku, używałam tylko te dwa produkty. Słuchajcie, ja na noc i na dzień. Ja już nie wiem, które to jest moje opakowanie, ale chyba z trzecie. Poczekajcie, zmienię sobie pozycję, bo mnie już nogi zdrętwiały. Także to jest chyba już moje trzecie opakowanie. Chyba na dzień jest drugie, a to już będzie trzecie. Produkt, który po prostu, jeżeli szukacie dobrego serum do twarzy, to Wam polecam. Naprawdę one... Ja nie wiem, jak Wam mam to wytłumaczyć. Tak rozświetlona, taka, nie wiem, taka zdrowa. To zasługa jest tych dwóch produktów. Ja naprawdę, nie wiem, są różne zdania na temat tych produktów. Ja słyszałam, że niektóre dziewczyny po prostu używały jedno opakowanie, sprawdziło się, a potem ta twarz się przyzwyczaiła. U mnie nic takiego się nie dzieje. Ja naprawdę jestem bardzo zadowolona i wiadomo, każda cera jest inna, tak? U mnie się sprawdzi, u Ciebie się na przykład może nie sprawdzić, ale jeśli chodzi o moje produkty i o to, co się u mnie zmieniło, to praktycznie przez cały rok były używane te dwa produkty i ja jestem mega, 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 mega z nich zadowolona.